Fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Tak doszli do wsi, do której zmierzali. Wtedy on zaczął udawać, że chce iść dalej. Oni jednak nakłonili go, mówiąc: zostań z nami, bo wieczór blisko, dzień już się przechylił. Wszedł zatem, aby z nimi zostać. Kiedy z nimi zasiadł do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, połamał i podał im. Wtedy ich oczy się otwarły i poznali go. On jednak im zniknął. Wtedy mówił jeden do drugiego: czyż nasze serce nie płonęło w nas, gdy z nami rozmawiał w drodze i gdy wykładał nam pisma? Odnośnie tego fragmentu chciałbym podzielić się z wami trzema rzeczami. Jest to oczywiście zakończenie fragmentu dłuższego z niedzielnej Ewangelii. Fragment mówi nam o wędrówce Jezusa i uczniów do Emaus. Tradycja Kościoła podaje nam ich imiona jako Łukasz i Kleofas. Pierwsza rzecz, z którą chciałbym się z wami podzielić, dotyczy tego, że ta wędrówka uczniów do Emaus jest symbolizuje nasze życie. I zamiast dostrzegać Jezusa wokół siebie i tego, jak On czy przez innych ludzi, czy przez różne wydarzenia do nas przemawia i wyjaśnia nam nasze sytuacje i tak dalej, w kontekście Słowa Bożego, w kontekście Jego słów, skupiamy się na tym złu. I jak ci uczniowie do Emaus, mamy takie może posępne miny, spuszczone w dół i tak człapiemy i idziemy niby do przodu, ale tak naprawdę ciągle w tyle głowy mamy to, co się wydarzyło, na przykład złego. Tutaj chciałbym wam pozostawić taką myśl do rozmyślania odnośnie na przykład przebaczenia, czy coś za tobą się nie ciągnie w życiu. I tak naprawdę mówisz z jednej strony sobie: daj już z tym spokój, ale z drugiej strony myślisz: nie, ja muszę jednak rozmyślać, będę rozmyślał i tak dalej. Po co? A Jezus mówi: zostaw to już. Druga sprawa, piękne zdanie, które przeniknęło do naszej tradycji pobożności eucharystycznej. Trudno nie wiązać też z Eucharystią tej Ewangelii, skoro Jezus daje się uczniom poznać po łamaniu chleba. Zostań z nami, Panie. Zostań z nami, bo wieczór blisko, dzień już się przechylił. Dzień już się przechylił. Od razu przychodzi mi na myśl też inny fragment z Ewangelii. Dosyć dzień ma swojej biedy. Zaproś Jezusa do swojego życia, zaproś do swojej biedy, zaproś do tego, co ciąży na tobie z powodu różnych obowiązków, które się nagromadzają na przykład w ciągu dnia, i powiedz: Panie, zostań. To znaczy wejdź pod mój dach, wejdź do mojego domu i zatroszcz się o to, co tak naprawdę może spędza sen z moich powiek. Druga rzecz. A trzecia rzecz, doceńmy w tę niedzielę, czy też w tym tygodniu, który ta niedziela otwiera nam tydzień biblijny, 12 tydzień biblijny w Polsce, doceńmy wartość Słowa Bożego i wartość Eucharystii. Dlatego, że Eucharystia składa się przede wszystkim z dwóch wielkich elementów, jakimi są liturgia Słowa i liturgia Eucharystii. Tak samo tutaj apostołowie przez Jezusa byli poprowadzeni jakby w liturgii Słowa. Jezus tłumaczy im, że to, co miało na Niego przyjść, musiało na Niego przyjść na podstawie proroków i pism Starego Testamentu. Natomiast w momencie, kiedy łamie chleb, siadają do stołu i przechodzą do tej liturgii eucharystycznej, wtedy uczniom otwierają się oczy i widzą, że to rzeczywiście jest Pan, i idą później i mówią, że to i to ich spotkało. Dlatego pytanie też do nas, czy my potrafimy z Eucharystii wychodząc podzielić się z innymi słowem, które nas dotknęło z liturgii, i podzielić się tą obecnością Chrystusa w sercu z innymi ludźmi. Podsumowując, pierwsza sprawa, nasze życie. Dostrzeż Jezusa, który wyjaśnia Ci sytuację z Twojego życia i chce po prostu z Tobą pobyć, z Tobą porozmawiać w kontekście całego Twojego życia, po prostu. Druga sprawa, pomódl się może dzisiaj też, zostań ze mną Panie, wejdź do mojego domu, zapraszam Cię jeszcze głębiej. Nie tylko abyś mi wyjaśniał, abyś był blisko moich spraw, ale ja bym chciał, żebyś Ty był pierwszy w tych sprawach. Zostań ze mną. I trzecia sprawa, podziękujmy Jezusowi za Jego Słowo, za Eucharystię, za to, że daje nam się poznać, a przez nas daje się poznać również innym ludziom. Pomódlmy się. Jezu, który obdarzasz nas wszelkimi dobrami, Jezu, który dajesz się nam poznać, tak jak uczniom idącym do Emaus w Eucharystii. Dziękujemy Ci za słowo pokrzepienia, które nam daje dzisiejsza Ewangelia, jakże bogata w treść. Dziękujemy Ci za to, że możemy się dzielić słowem i że możemy wspólnie przeżywać Eucharystię jako wspólnota Kościoła, podczas której Ty wyjaśniasz nam Pisma i łamiesz dla nas chleb. Bądź uwielbiony, Panie, w tej naszej życiowej wędrówce, w której podobnie jak uczniowie do Emaus idziemy, aż osiągniemy tę wieczystą krainę szczęścia, radości, Twojej bliskości, jaką jest niebo. Bądź uwielbiony, Panie, też w tym, czego nie rozumiemy i co po prostu sprowadza na nas lęk. Oddalaj od nas ten lęk i rozjaśnij nasze wątpliwości i trudności w wierze również. Amen. Amen. Kochani, tyle w tym słowie, w tym dzieleniu, niedzielnym dzieleniu. Jak wspomniałem, ta niedziela, trzecia niedziela wielkanocna rozpoczyna tak zwany tydzień biblijny. Spójrzcie w internecie, co to jest, do czego nas Kościół zachęca. Ale moja taka zachęta to jest, abyśmy w tym tygodniu, jak w żadnym innym może, częściej czytali Słowo. I usiedli i rozważali również to Słowo. A więc może przeczytaj o jeden fragment więcej, albo usiądź ze Słowem i po prostu adoruj Słowo, uwielbiaj Słowo, Jezusa Słowo. Tak jak adorujemy Najświętszy Sakrament, tak postaw sobie Słowo Boże przed sobą w tym tygodniu. Połóż rękę i powiedz: Panie Jezu, przyjdź. Przyjdź w swoim Słowie do mojego życia i przemieniaj moje życie. Myślę, że to będzie piękna modlitwa. Możecie uczynić to razem w rodzinie. Tyle. Tyle mojego dzielenia. Kochani, pamiętajcie, że Pan Jezus was bardzo mocno kocha. Już was zbawił, posyła wam swojego Ducha. Trwajmy, słuchajcie, w Pięćdziesiątnicy i módlmy się cały czas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, ożywiaj, buduj i uświęcaj swój Kościół. Ożywiaj, buduj i uświęcaj mnie. Tego wam życzę na te najbliższe dni, w tym tygodniu biblijnym. I zapraszam was również na live'y, uwielbienia, na kolejne filmiki, które już wkrótce. Do zobaczenia, błogosławionej niedzieli, pa!